mistrzowska para! Czy poznajecie? W takich strojach i do tej muzyki tańczyli, tyle że na parkiecie, Judy Garland i Fred Astaire. Ta wykwintna para pochodzi z filmu Parada Wielkanocna. Gdański duet Couple of Swells to Gosia Grajcar i Andrzej Dostatni. But how are we to get there? That's the rub. That's the rub. We would sail up the avenue, but we haven't got a yacht. We would drive up the avenue, but the horse we had was shot. We would ride on the trolley car, but we haven't got the fare, so we'll walk up the avenue, yes, we'll walk up the avenue, yes, we'll walk up the avenue till we're there. Oto nasi mistrzowie. Czy często dostajecie szóstki na zawodach? Jak widać na załączonym obrazku. Ale tak naprawdę to trzeba się troszkę napracować. Jak trzeba na tym jeździć, żeby dostawać szóstki? No, łyżwiarstwo nie jest takie proste. Łyżwa ma dwie krawędzie tutaj. I jeździ się raz na jednej krawędzi, raz na drugiej. O, tak, nie można jeździć środkiem, bo wtedy się ślizga i dlatego my możemy jeździć na głębokich krawędziach, a normalnie to dzieci próbują jeździć tak, po prostu. A to trzeba jeździć na jednej krawędzi, później na drugiej. Ile lat mieliście, kiedy pierwszy raz założyliście łyżwy? Bo ja miałam 6. Ja też miałem 6 lat. Tak, 6 lat miałem wtedy. Na odkrytym lodowisku pierwszy raz jeździłem. A później, jak już zacząłem chodzić do szkoły, to już tak więcej zacząłem jeździć, już tak zacząłem chodzić na treningi. No ja byłam troszeczkę młodsza, bo pierwszy raz babcia mnie przyprowadziła. Miała wtedy 4 lata, no czyli troszeczkę wcześniej. Ale muszę ci powiedzieć, że strasznie płakałam. Rozumiem. Czy od początku było wiadomo, że będziecie parą, że będziecie jeździć razem? Nie no, tak od początku to nie wiadomo, ale tak już szybko, wiesz, tak od początku właściwie takiego prawdziwego łyżwiarstwa, czyli jak byłem tak w drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej, to już wiadomo było, że będę jeździć w tańcach. A od jak dawna tańczycie razem? Już 3 lata. Ponieważ wcześniej ja jeździłam z innym partnerem, a on z inną partnerką. Co zamierzacie robić po ukończeniu kariery sportowej? Jakie macie plany na przyszłość? Ja obecnie jestem na AWF-ie. Pełna nazwa to Akademia Wychowania Fizycznego. No, chciałabym pomagać ludziom, czyli chcę być na rehabilitacji. A ja pewnie będę siedział przed komputerami, dlatego że studiuję na Politechnice informatykę.
chciałbym oczywiście mieć jakiś kontakt z łyżwiarstwem, na pewno będę jakieś dzieci uczyć jeździć, ale pracy chciałbym pracować jako informatyk. A ja jadę na poszukiwanie poczki.